jest tutaj Filip Dąbmirowski, blog Globalna Gra. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Tym razem skupię się na opowieści o Górskim Karabachu regionie położonym na południowym Kaukazie, w którym nad ranem 27 września 2020 roku doszło do starć zbrojnych pomiędzy siłami Azerbejdżanu i Armenii. O co chodzi? Dlaczego konflikt ten wybucha na nowo i jaką rolę pełni w nim Turcja, opowiem w audycji pod tytułem Przeklęty Kaukaz. Zapraszam. Po raz kolejny obserwujemy, jak skomplikowana mozaika etniczna Kaukazu i trwające dekady spory terytorialne przeradzają się w otwarte walki grożące rozlaniem się po całym regionie. Historia Górskiego Karabachu stanowi znakomity przykład tej fatalnej specyfiki, gdzie chwilowy pokój zawsze trwa w cieniu konfliktu, a każda kolejna wojna nigdy nie prowadzi do ostatecznego rozstrzygnięcia. Czy tym razem jest podobnie? Pierwsze starcia. Walki wybuchły nad ranem 27 września. Na tym etapie wieczorem tego samego dnia nie miałem możliwości definitywnego ustalenia, kto je rozpoczął. Istnieje jednak wiele przesłanek świadczących o tym, że inicjatorem stały się siły zbrojne Azerbejdżanu, mimo że prezydent tego kraju, Ilham Aliyev, w telewizyjnym orędziu oskarżył Armenię o niesprowokowaną napaść. Poszlaki te będą wzmiankowane w dalszej części audycji i staną się myślę dla słuchaczy dość oczywiste. Atak rozpoczął się od azerskiego uderzenia artyleryjsko-rakietowego na wybrane cele w armeńskiej enklawie górskim Karabachu wzdłuż całej linii tzw. kontaktu, to jest granicy z Azerbejdżanem. Po raz pierwszy od lat 90. XX wieku ostrzelano nieformalną stolicę regionu miasto Stepanakert. Położone jest ono jakieś 30 km od strefy granicznej i no w zasadzie przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Nie stało się ofiarą ostrzału, ponieważ no nie było w bezpośredniej strefie starć. Pociski miały też spaść na położony już w Armenii miasteczko Wardenis, co też stanowi pewną nowość. Następnie do natarcia ruszyła piechota zmechanizowana oraz czołgi, którym asystowały też drony i lotnictwo. W początkowej fazie ofensywy udało się zająć kilka armeńskich wiosek we wschodniej części regionu, to są okolice miasta Fuzali, ale nie bez poniesienia istotnych strat. Oficjalne źródła rządowe w Baku przyznały się jedynie do utracenia jednego helikoptera i śmierci pułkownika wojsk lądowych, ale opublikowane przez armeńskie media internetowe filmy i zdjęcia dowodziły czegoś innego. Pokazywały płonące azerskie transportery opancerzone BTR i BMP oraz czołgi T-72. Widać też było ciała zabitych żołnierzy, pokazywano ich legitymacje wojskowe. Także co do Azerskich strat nie może być wątpliwości. Erywań twierdzi, że w przeciągu pierwszych kilkunastu godzin walk zestrzelił cztery wrogie helikoptery, 28 dronów oraz zniszczył lub uszkodził 35 wozów bojowych. Z drugiej strony, Baku opublikowało nagrania z dronów, na których widać niszczone armeńskie zestawy przeciwlotnicze osa. Już w nocy podawano informację, o kilkudziesięciu zniszczonych armeńskich czołgach T-72, likwidacji składów amunicji i tym podobne. Wiadomo, że zginęło co najmniej kilkunastu armeńskich żołnierzy, a kilkuset odniosło rany. Władze azerskie twierdziły też, że przejmują kontrolę nad strategicznymi wzgórzami oraz bardzo ważną drogą M11 łączącą miasto Martakert ze wspomnianym Vardis. To w zasadzie jedyna droga komunikująca północną część górskiego Karabachu z Macierzą. Rywań zdementował tę informację. Obie strony przyznały jednak, że są u nich ofiary cywilne, choć prawdopodobnie większe po stronie Armenii. Premier Armenii Nikola Paszynian zarządził powszechną mobilizację. Na terenie całego kraju wprowadzono stan wojenny i podobnie postąpiły władze Karabachu. Dla porównania w Azerbejdżanie oficjele najpierw poinformowali, że nie ma potrzeby do powszechnej mobilizacji, a stan wojenny wprowadzono jedynie w kilku wybranych obszarach. Natomiast odcięto internet, by utrudnić przepływ informacyjny. Rano 28 września także Azerbejdżan wprowadził stan wojenny i zarządził częściową mobilizację, prawdopodobnie z uwagi na poniesione wcześniej straty. Warto podkreśli podkreślić, że premier Paszynian swoją decyzję uzasadniał przekonaniem o możliwości inwazji wrogich sił nie tylko w spornym regionie, ale też na terytorium Armenii właściwej. Oskarża Turcję o wspieranie Baku dostawami sprzętu oraz wysłanie około 4000 syryjskich bojowników, którzy mieli brać udział w walkach. Ankara nie kryła zresztą swojego poparcia. Bardzo szybko oficjalnymi kanałami potępiła Ormian oraz obiecała wsparcie Azerbejdżanu w polu i przy stole, sugerując bezpośrednią interwencję w atakach powietrznych wzięli, wzięły udział tureckie drony Bayraktar TB2, choć oczywiście no, nie wiemy, kto nimi sterował, żołnierze azerscy czy tureccy. Obie strony wzywają do eskalacji i odstąpienia od agresji. Ale prawda jest taka, że to Armenia zmuszona jest gwałtownie przygotowywać się do obrony i apelować do świata o interwencję, podczas gdy Azerbejdżan powtarza swoje żądania do odstąpienia od agresywnej polityki i łamania prawa międzynarodowego przez Erywań, to jest porzucenia okupacji Górnego Karabachu. Przygotowania Tło historyczne konfliktu jest tyleż ważne dla dzisiejszych wydarzeń, co skomplikowane. Na poziomie zupełnych ogólników można powiedzieć, że jest to kontynuacja wojny lat 1988-1994. W jej wyniku Armenia rozpoczęła trwającą 30 lat okupację azerskiego terytorium Górskiego Karabachu, zwanego Górnym lub też Arcach, oraz siedmiu innych prowincji, które w zdecydowanej większości zamieszkiwane są przez rdzennych Ormian. Terytorium to choć autonomiczne, nie jest uznawane przez żadne państwo świata, nawet Armenię. Ponieważ, tak jak wskazuje nazwa, stanowiono trudno dostępny teren górzysty, jego odzyskanie poprzez ofensywę zazerskich Nizin było poza zasięgiem Baku. Rozumiem, że taki opis może być zbytnio lakoniczny, ale jest to temat rzeka i nie chciałbym, aby przesłonił istoty niniejszej audycji. Dlatego najlepiej będzie, jeśli zaproszę Państwa do lektury opracowania eksperta ośrodka studiów wschodnich, Wojciecha Góreckiego, pod tytułem Kaukaski Węzeł Gordyjski. Analiza ta opublikowana została w maju bieżącego roku, także jest dość aktualna. Jak pisze autor. Konflikt wokół Górskiego Karabachu to matka wszystkich poradzieckich konfliktów. Jest najstarszym z nich, angażuje największą liczbę aktorów, w tym mediatorów i pośredników, obejmuje też najwięcej wymiarów, bo militarny, polityczny, gospodarczy i społeczny. Kwestia Karabaska zdominowała poradziecką historię Armenii i Azerbejdżanu, kształtując ich nowoczesne państwowości. Odcisnęła trwałe piętno na regionie, w tym jego infrastrukturze transportowej. A dla Rosji stała się instrumentem kontroli nad Kaukazem Południowym. Każde rozstrzygnięcie, jakie w związku z nim zapadnie, wyznaczy pewien standard dla obszaru byłego ZSRR oraz relacji Moskwy z byłymi republikami radzieckimi. Sam chciałbym skupić się tylko na opisie najnowszych wydarzeń, bowiem, tak jak to się dzieje ostatnio w wielu innych regionach świata, na lokalną wojnę nakłada się rywalizacja mocarstw oraz, y, oraz y, państw. Aspirujących do roli regionalnych hegemonów. Ciąg przyczynowo-skutkowy dla obecnej mm, karabaskiej eskalacji wydaje się mieć swoją bezpośrednią przyczynę w wydarzeniach z lipca tego roku. To wtedy, po czteroletniej przerwie mm, to była tak zwana wojna kwietniowa 2016 roku doszło do kolejnych znaczących starć między stronami. No bo wiadomo, drobniejsze zdarzają się w zasadzie bez ustanku. W wyniku ostrzału uszkodzono wtedy ważne rurociągi transportujące kaspijską ropę i gaz przez Gruzję do Turcji. To jest taki rejon azerskiego miasta Towóz. Dla Ankary, balansującej tranzyt rosyjskiego gazu przez Turkstream, czyli następcę South Streamu, było to niemiłe zaskoczenie. Stąd zaczęła na powrót uważniej spoglądać w stronę Kaukazu, mimo iż już zaangażowana była w wojny w Syrii, Iraku i Libii. Oraz spór na Morzu Śródziemnym. W walkach zginęło też kilku oficerów azerskich: mm, pułkownik, dwóch majorów oraz generał. Po raz pierwszy od lat 90. XX wieku. Dla obu wojujących państw konflikt o Karabach jest sprawą honoru, która elektryzuje opinię publiczną. Strata kilku oficerów jednego dnia była szokiem dla azerskiego społeczeństwa. W Baku wybuchły na tym tle zamieszki brało w nich udział około 50 tysięcy protestujących. Wzywano władze do odwetu na Armenii. Chcący uspokoić rozchwiane pandemią nastroje społeczne, rządzący od 17 lat krajem prezydent Ilham Aliyev nie miał wyjścia. Upewnił się jednak, że tym razem jego kraj będzie lepiej przygotowany do starcia. W ten sposób zadawniony kaukaski konflikt na powrót wpisał się w wielką politykę międzynarodową. Korzystający z funduszy pochodzących z eksportu surowców Azerbejdżan od wielu lat przezbrają armię, kupując sprzęt i wyposażenie głównie zresztą z Rosji, choć nie tylko. Jednakże Moskwa, choć związana z Baku kontraktami zbrojeniowymi i współpracą w zakresie eksportu surowców, formalnie i praktycznie wspiera Armenię, balansując strony konfliktu poprzez starą zasadę dziel i rządź. Rosja i Armenia są zresztą członkami jednego układu tak zwanego bezpieczeństwie zbiorowym. Baku postanowiło więc e, wykorzystać swoją relację z Turcją, stawiając na zawarte jeszcze w 2009 roku porozumienie o współpracy wojskowej, które w przypadku ponownego wybuchu konfliktu o Karabach gwarantowało tureckie wsparcie wojskowe dla Azerbejdżanu. Czas był ku temu wręcz znakomity, bowiem turecka mentalność oblężonej twierdzy znakomicie wzmacniał strach o ciągłość dostaw surowców z Morza Kaspijskiego oraz wpisywała się w nacjonalistyczne sentymenty. Zażyłość między Turkami a Azerami najlepiej opisują sami oficjele, zupełnie otwarcie określając sw e swoje relacje maksymum jednego narodu w dwóch państwach. Dość szybko rozpoczęto kampanię propagandową, przygotowującą grunt pod następne starcie. Jej elementy można było obserwować choćby na warszawskiej saskiej kępie, gdzie ambasada Azerbejdżanu wywiesiła transparenty oskarżając Armenię o niszczenie miasta Towóz i przypominając zbrodnie w miejscowości Chodżały z 1992 roku. Choć konflikt ten jest wielowymiarowy, nie da się na poważnie zakwestionować, że zarówno Armenia, jak i tzw. Republika Arcach pozostają na pozycjach obronnych. Nie posiadają realnych zdolności ofensywnych w stosunku do bogatszego Azerbejdżanu ani ambicji zajęcia kolejnych terytoriów. Stąd azerska narracja miała w dość oczywisty sposób uzasadnić potrzebę odmrożenia walk. Pretekstem stała się rzekoma brutalność i ludobójstwo dokonane przez Ormian. Jednocześnie władze w Baku wycofały się z udziału w rosyjskich manewrach Kaukaz 2020, które odbywały się w dniach 21-26 września 2020 roku. I to bez podania przyczyny. Agresywna do tej pory Turcja zapowiedziała podjęcie rozmów z Grecją w sprawie wschodniego Morza Śródziemnego oraz czasowo wycofała statek hydrologiczny poszukujący złóż e, surowców na wodach wokół Cypru. Krótko później, w drugiej połowie września, pojawiły się informacje o przerzucie sponsorowanych przez Ankarę dżihadystów z Syrii do Azerbejdżanu. Odnotowano także liczne loty samolotów transportowych do Baku, a 25 września prezydent Aliyev Wezwał Erywań do opuszczenia Górnego Karabachu, czyli do czegoś, na co ten nie mógł przecież przystać. W reakcji na te zdarzenia, ambasady w USA w Baku i Erywaniu informowały o destabilizacji sytuacji, zalecając swym obywatelom opuszczenie obu państw. Jednocześnie Rosja rozpoczęła loty transportowe z Rostowa nad Donem do Armenii. Prawdopodobnie przewożąc armeńskie oddziały, które zakończyły ćwiczenia w manewrach Kaukaz 2020, oraz dodatkowe wyposażenie wojskowe. Gdy więc nad ranem 27 września pierwszy huk eksplozji zbudził mieszkańców Karabachu, nikt tak naprawdę nie mógł czuć się zaskoczony. Przeklęty Kaukas znów budził się do wojny. Prognoza. Niby więc wszystko jest tak jak zawsze. Kolejne etapy starego konfliktu, w którym żadna ze stron nie jest w stanie ostatecznie wygrać. Stąd od dekad każda kolejna seria walk trwa ledwie od kilku dni do kilku tygodni. Tyle trzeba, nim strony nie wyczerpią swoich zdolności operacyjnych. A jednak tym razem coś się zmieniło. Tym czynnikiem jest aktywne zaangażowanie Turcji. Pojawia się bowiem mm, cały szereg doniesień. E, mówiących nie tylko o syryjskich dżihadi czy użyciu dronów, ale także o bezpośrednim zaangażowaniu w walkę tureckich F-16 i żołnierzy. E, donosiły o, e, o tym władze m.in. Górskiego Karabachu. E, no ale trzeba tutaj brać pewną poprawkę na możliwą dezinformację. W związku z tym Rosja miała rozmieścić na terytorium Armenii systemy przeciwlotnicze TOR-M2 oraz Panzer S1 które przywróciłyby równowagę sił. Takie działanie Turcji wydaje się nieprawdopodobne, ale należy pamiętać, że na przykład podczas marcowych walk w syryjskiej prowincji Idlib zarówno turecka armia, jak i lotnictwo, w tym F-16, brały w nich bezpośredni udział. I to mając za przeciwników nie tylko armię rządów w Damaszku, ale też poniekąd Rosjan. Niezależnie od tego czy informacje te mm, są prawdziwe, czy w następnych kilku dniach uda się je potwierdzić lub zdementować, bezpośrednie zaangażowanie Turcji w azersko-ormiański konflikt jest możliwe. Świadczy o tym wspomniane przygotowania natury wojskowej, ale też wyraźnie eskalacyjna retoryka tureckiego prezydenta Erdogana, nie tylko wobec Armenii, ale i całego tureckiego sąsiedztwa. Siła militarna jest w obecnej chwili jedynym atutem Ankary w układaniu relacji bilateralnych z innymi państwami. Kraj popadł w głęboką recesję gospodarczą jest na skraju załamania ekonomicznego, a w dodatku skonfliktowany z niemalże wszystkimi sąsiadami. Notowania tureckiej liry zdają się spadać bez końca. A mimo to, w każdym kolejnym działaniu, czy to okupacji północnej Syrii, Iraku, zaangażowaniu w Libii i blokowaniu Cypru, robi kolejny krąg dążąc do starcia. Co zaskakujące, najczęściej wygrywa no, w sensie polityczno-wojskowym, lub przynajmniej doprowadza do sytuacji, w której przeciwnicy zmuszeni są do podjęcia negocjacji, wybierając między konfliktem, którego nie chcą, i udzieleniem mniejszych lub większych koncesji Ankarze. Te małe sukcesy, mimo iż doprowadzają kraj do ruiny, zapewniają Erdoganowi popularność wśród mocno nacjonalistycznie nastawionych wyborców. Budują też geopolityczną pozycję kraju i pozwalają zachować władzę partii rządzącej. Ta ucieczka do przodu polega zaś tylko na tym, że Recep Erdogan korzysta z trudnej sytuacji w globalnym układzie sił, na konfliktach regionalnych i ogólnym. Chaosie, powodowanym nie tylko pandemią, ale też starciem mocarstw. Sojusznicy są skonfliktowani, a kraje słabe wewnętrznie, niechętne angażowaniu się w wojny i radykalne posunięcia. Ma zresztą całkowitą rację, bo w rzeczywistości metoda faktów dokonanych przynosi wymierne efekty nie tylko w polityce tureckiej. Może pomysł na takie prowadzenie i budowanie pozycji kraju podsunęła Anka, że Federacja Rosyjska zajmująca terytorium w Gruzji, a później Krym i część Donbasu, a może i Chiny zajmujące sporą część Morza Południowochińskiego albo ekspandujący do Iraku i Syrii teokratyczny Iran? No kto wie. Wydaje mi się, że gdyby na przykład Unia Europejska nie jeszcze w czasach kryzysu migracyjnego, a najdalej w sytuacji konfliktu o Cypr nałożyła na Turcję odpowiednio silne sankcje, Ankara rzucona zostałaby na kolana. Podobnie ocalono by dla Ukrainy Krym, gdyby Moskwę spotkała odpowiednia kara za konflikt z Gruzją. Nie doszłoby też do chińskiej e, ekspansji na Morzu Południowochińskim i zajęcia archipelagu Spratly, gdyby USA ostro zareagowały na zajęcie Scarborough Shoal. Ponieważ ani w tamtych, ani w tureckim przypadku tak się jednak nie stało, żonglujący swoimi siłami zbrojnymi prezydent Erdogan przerzuca je z kraju do kraju, dyktując warunki i ciągle zachowując inicjatywę. Polityka całej reszty pozostaje więc w stosunku do niego reaktywna. Nie inaczej jest w przypadku Karabachu. Stąd, jeśli Turcja nie cofnie się w swoich dążeniach lub nie zostanie siłowo powstrzymana, obserwować możemy nie tylko starcie Armenii z Azerbejdżanem, ale też Rosji z Turcją i to mimo iż obydwa kraje w wielu aspektach współpracują. Do podobnych utarczek dochodziło przecież e, także w Syrii i Libii, a mimo to Władimir Putin i Recep Erdogan zawsze potrafili się dogadać. Tym razem będzie podobnie, choć skutki dla regionu będą znaczące. Nastąpi nowy układ sił, w którym Turcja zyskać może bezpośrednią kontrolę nad sytuacją w Południowym Kaukazie, co byłoby dla Rosji niebezpieczną ingerencją w jej tradycyjną strefę wpływów. A dlaczego Turcja miałaby w ogóle kierować swoje zainteresowanie w ten rejon geograficzny? A z kilku wspomnianych już powodów. Jednym jest jej bezpieczeństwo energetyczne, drugim powiązania etniczne, trzecim nacjonalistyczna polityka. Wydaje się jednak, że najważniejszy jest czwarty, niewymieniony dotąd powód. Ekspansja Turcji nie jest tylko bezmyślnym parciem ku mocarstwowości, ale próbą zajęcia takiej pozycji geopolitycznej, która pozwoli Ankarze odnosić długotrwałe korzyści. Zbycia łącznikiem między Europą a Chinami. Zwróćmy na to szczególną uwagę. Decydowanie o wschodnim Morzu Śródziemnym, Lewancie, a teraz jeszcze Kaukazie zmusi Chiny, Europę i Rosję do układania się z Turcją. Recep Erdogan zdaje się widzieć swój kraj niczym taki mega Singapur Eurazji. To, czy Górski Karabach zostanie odzyskany przez Azerbejdżan, ma dla niego kompletnie marginalne znaczenie. Tak jak to ilu zginie Ormian lub Azerów. Jednakże każda zabawa z ogniem może skończyć się poparzeniem. Wojna to nie partia szachów, a często emocje i ból rodzące chęć odwetu przekładają się na dramatyczne i nieprzewidziane wydarzenia. W przeszłości Baku groziło zbombardowaniem armeńskiej elektrowni atomowej, a w odwecie Erywań miał zrewanżować się wysadzeniem życiodajnych azerskich rurociągów. Turcji z pewnością nie zależy na długotrwałych walkach, jednakże istnieje uzasadniona obawa, iż rozleją się na region. Kaukaz po raz kolejny staje się strefą gry interesów. Dziękuję za wysłuchanie kolejnej audycji. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Serdecznie dziękuję za wsparcie moim patronom oraz darczyńcom. Pamiętajcie, że to dzięki Wam mogę myśleć o niezależnej publicystyce, która, mam nadzieję, niesie Wam trochę informacji, których nie znajdujecie gdzie indziej. Kto chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na stronę www.globalnagra.pl, profil facebookowy oraz Twittera. To wszystko na dzisiaj. Bądźcie zdrowi i do usłyszenia w następnym odcinku.